Złapali nas te żółtki jak z ręką w nocniku. Idziemy sobie przez pole ryżowe, niczego się nie spodziewamy. A tu nagle lecą na nas kule i inny szajs. Chłopaki zaczynają krzyczeć, wrzeszczeć, padać ranni. Ktoś woła, wycofujemy się! Więc chwytam za karabin i pędzę w kierunku palm, które przynajmniej mogą nas zasłonić przed deszczem. Dobre i to. Nagle rozglądam się, nigdzie nie widzę baby. Ktoś mówi, że baba jest na polu. Jest ranny. Kurde balas! Krzyczę. Sierżant Kranz słyszy, jak klnej mówi, Gab! Nie możecie tam wrócić! Ale mam to w dupie. Zostawiam karabin i zasuwam pędem tam, gdzie ostatnim razem widziałem babę. Ale w połowie drogi prawie nadeptuję na chłopaka z drugiego plutonu, który leży ranny na ziemi. Wyciąga łapę, prosi, żeby mu pomóc. No i masz, babo, placek. Więc zarzucam go sobie na ramię i zasuwam pod palmy. Kule śmigają mi koło głowy. Nie mieści mi się w pale. Po co my to wszystko robimy? Gra w futbola, to rozumiem. Ale gra w wojnę? Po jakie licho? Psia krew. Zostawiam chłopaka pod palmami. Znów wybiegam i... Kurde flaki, znów natykam się na jakiegoś nieboraka. Więc jego zgarniam. No ale kiedy kładę go pod palmę, patrzę, a tu mu mózg wylatuje. Całą czaszkę ma z tyłu odstrzeloną. Cholera. No nic. W każdym razie znów nam w pole i tym razem natrafiam na babę, który dostał dwie kule w piersi. Zobaczysz, baba! Baba, wszystko będzie dobrze. Kupimy sobie kutery i w ogóle. Baba gapi się na mnie i mówi, kurwa, Forrest, dlaczego? Dlaczego? No i co ja mam mu tylko powiedzieć? Potem baba prosi, zagraj mi, Forrest, na harmonijce. Dookoła żółtki wciąż strzelają. I wiem, że powinienem chwycić za karabin, ale myślę sobie, mam to gdzieś. I gram babie Swoony River. Przestało padać. Niebo zrobiło się ohydnie różowe. W tym świetle wszyscy wyglądali jak chodzące trupy. Siedziałem koło baby i wciąż grałem Swoony River. Nagle baba chwycił mnie za nogę. Próbował mi coś powiedzieć, więc pochylam się nisko, żeby go usłyszeć. Do domu. Do domu. Baba umarł. I więcej nie mam nic do powiedzenia.